Towarzysze, na początek krótki raport z mojej działalności. Więc byłem dzisiaj na zebraniu tutaj lokalnej komórki PCRF. To jest Pôle de Renaissance Communis en France. No i więc mają taką gazetę, może pokażę. Jest tutaj młody sierp, jak widać. No i tutaj jest ten młody sierp. No i w tej gazecie, tutaj na stronie numer 4, jest artykuł poświęcony właśnie Solidarności z KPP, Solidarności tutaj z polskimi komunistami. No więc brałem udział w zebraniu tutaj miejscowej komórki, po sąsiedzku właściwie, więc to bardzo fajnie. No i podniosłem temat właśnie zorganizowania konferencji w sprawie represji wobec polskich komunistów. Więc ogólnie tutaj przyjęcie było prawidłowe. Wszyscy się zgodzili, że trzeba coś zrobić. Jest już właściwie sala gotowa, są ludzie. Nic, tylko pojawić się tam z kamerą i nagrać taką konferencję, no ale tutaj pojawiły się pewne kwestie, no jak ta konferencja ma wyglądać, więc tam właśnie wypowiedzieli się towarzysze, że są także represje w krajach bałtyckich, na Ukrainie czy coś, więc tutaj mój taki pierwotny pomysł właśnie Solidarności z polskimi komunistami najprawdopodobniej zostanie zmodyfikowany i to nie będzie o represji, konferencja w sprawie represji wobec polskich komunistów, tylko raczej taka większa konferencja w ogóle represji wobec komunistów w byłym bloku wschodnim. No ale wszystko jest na dobrej drodze. No, teraz jakby idzie to, będzie konsultowane z centralą. Albo to robimy to tutaj właśnie w Val de Marne, albo zrobimy większą imprezę w Paryżu, w jakiejś tam większej sali. No w każdym razie możecie się spodziewać, towarzysze, no wkrótce dużej konferencji komunistycznej. No właśnie tutaj, no bo o ile w czasie tej pikiety to przemówienia tam trwały 2-3 minuty, to tutaj będziemy mieli do czynienia z imprezą przynajmniej półdniową. No. Więc no tutaj no mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie, że w ciągu kilku tygodni to się odbędzie. No i jeszcze tutaj chciałbym, więc to jest taka pierwsza inicjatywa, w którą jestem zaangażowany. Druga inicjatywa jest to sprawa troszkę na później. No w każdym razie, no tutaj widziałem najnowszy filmik towarzysza Mateusza. Właśnie filmik w masce przeciwsmogowej w samochodzie. Do samej treści filmiku się odniosę później. Czy nauczyciel jest proletariuszem, czy nie. No, o tym będzie inny filmik. No ale ogólnie to mnie tak natchnęło, żebyśmy, no, my polscy komuniści, którzy działają w internecie, rozproszeni właśnie geograficznie, to ludzie właśnie z komentarzy nawet wynika, że ludzie komentujący filmiki na moim kanale czy na innych kanałach, no to mieszkają właściwie w całej Unii Europejskiej, no a także w samej Polsce. No to dawniej jak działałem w Polsce, to właściwie miałem kontakt głównie z ludźmi z Warszawy, no tutaj no jednak ludzie w samej tej Polsce też są rozproszeni. No więc ja mam taką propozycję, towarzysze, żeby zorganizować na przykład w czerwcu albo w lipcu, no ale to termin jest dowolny, dwudniową konferencję, roboczy tytuł Kongres Polskich Komunistów. Zorganizowalibyśmy taką konferencję albo w Niemczech blisko polskiej granicy, albo w Czechach blisko polskiej granicy. No w każdym razie chodzi o to, żeby wybrać sobie jakieś miejsce, najlepiej gdzieś w jakimś małym miasteczku, najlepiej nieturystycznym, żeby wszystko było tanio, mieć taką salę, gdzie moglibyśmy no, zrobić właśnie jeden lub dwa dni takiego zjazdu, gdzie byśmy no, po pierwsze przedstawili referaty i dyskusje i te rzeczy byłyby jawne, nagrane, opublikowane na YouTubie, więc różne możliwe kwestie właśnie dotyczące no, komunizmu w Polsce, ewentualnej konstrukcji partii komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście no, byłaby też część zamknięta, niepublikowana, gdzie byśmy już mogli swobodnie podyskutować,
No, niekoniecznie dzielić się tutaj naszymi przemyśleniami, no właśnie, zachowajmy troszkę dyskrecji i tajemnicy, towarzysze. No ale no, jestem więc, towarzysze, rzucam temat. No. Kongres polskich komunistów z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym, żeby właśnie wszyscy ci, którzy czy mają własny filmik na kanał na YouTubie, czy osoby, które komentują te filmiki, czy ludzie, którzy są jakoś tam zaangażowani w działalność internetową, mają strony, czy tam grupy na Facebooku, czy coś tam. Oczywiście może być też ktoś, kto w ogóle z tym internetem nie ma za dużo do czynienia. No, po prostu organizujemy zjazd polskich komunistów, żeby dyskutować ogólnie. Więc jakby jest to tylko taka idea. Jeśli ktoś tą ideę podchwyci, wierzę przede wszystkim tutaj w zaangażowanie towarzysza Mateusza z Robotniczej TV i innych kanałów, jeśli inni też jakby uznają, że fajnie byłoby się spotkać i właśnie pogadać na żywo, no to możemy ustalić i czas, i miejsce właśnie. No ja w każdym razie wolałbym, żeby ta konferencja odbyła się poza granicami Polski, bez zbędnych problemów. No, mogę powiedzieć, że w roku 2007 organizowałem konferencję z okazji rocznicy rewolucji październikowej, 90. wtedy. No i była dogadana sala w centrum Warszawy. No, kilka dni przed samą konferencją sala została odwołana. Były jakieś naciski, nie wiem, czy policji, czy ABW, czy kogo tam. No, w każdym razie ludzie, jak się dowiedzieli, że to ma być konferencja właśnie komunistyczna, wymówili nam umowę, więc no po co? Z mojego punktu widzenia i tak będę musiał się przenieść, więc Niemcy są bliżej, i raczej nie powinno być tam żadnych problemów. Myślę raczej o jakichś tutaj warunkach spartańskich, najlepiej jakieś pole namiotowe, byleby była po prostu jakaś sala, może być sala szkolna, jakaś sala gimnastyczna, gdzie właśnie będziemy te 2 dni dyskutować, żeby była dobra akustyka. No, mnie interesuje, po pierwsze, wygłoszone referaty i dyskusja, żeby jeśli są osoby, które nie chcą pokazywać własnej twarzy, no to oczywiście możemy to zaaranżować do celu właśnie nagrywania dyskusji na YouTube'a. Można, nie wiem, założyć kominiarkę czy cokolwiek innego. Oczywiście, co do samego nagrywania konferencji, chciałbym, żeby te osoby, które się zaangażują w organizowanie konferencji, czyli mam nadzieję ja, towarzysz Mateusz i kto tam jeszcze ten pomysł podchwyci, to my będziemy mieć całkowity monopol na propagandę audiowizualną, która tam jest. To znaczy, wszyscy, którzy chcą brać udział, mogą wziąć, ale muszą zostawić swoje komórki, aparaty, kamery i tak dalej, no to my tutaj sobie schowamy, a po prostu kamery będzie po prostu kilka oficjalnych kamer czy aparatów, które będą to robić zdjęcia, tak, żeby uniknąć jakichś takich sytuacji, że osoby, które nie chcą być sfotografowane, czy sfilmowane, czy nagrane, to nie będą. No, wszystko to możemy tak zorganizować, żeby jakby nikomu tutaj nie robić problemów. Więc tak, towarzysze, rzucam pomysł właśnie do wszystkich komunistów w Polsce, rozproszonych, czy z Wrocławia, czy z Poznania, czy ze Szczecina, czy z Warszawy, czy z Gdańska, czy z Łodzi, czy ze Śląska, i z innych jakby miejsc, które zapomniałem to wymienić, to właśnie, żebyśmy pomyśleli nad zorganizowaniem takiego zjazdu właśnie, gdzie będziemy dyskutować o ewentualnej tutaj odbudowie partii komunistycznej. Mamy w tym roku, będziemy obchodzić 100. rocznicę zjednoczenia polskich komunistów w ramach KPP. Jest to dobra tutaj okazja do tego, żeby właśnie
No, ja nie mówię, że my mamy wyjechać z tego zjazdu jako Zjednoczona Partia. No, to jest za wcześnie zdecydowanie. No, ale na pewno, no, już sam fakt poznania się, nawiązania kontaktów, no, tutaj, no, to na pewno nam nie zaszkodzi. Nie, w każdym razie, no, co do samej inicjatywy Kongresu Polskich Komunistów, ja nie oczekuję jakiejś imprezy masowej. Ja raczej tutaj apeluję o to, żeby się zebrała awangarda, żeby no, każda z tych osób, które chce przyjechać, no to żeby to raczej była ta osoba, która ma coś do powiedzenia, która byłaby gotowa właśnie do wygłoszenia jakiegoś referatu, zebrania tutaj głosów dyskusji. No, jeśli chodzi o koszty takiego przedsięwzięcia, no to no, dużą część kosztów mogę wziąć na siebie, ewentualnie tutaj no, z innymi towarzyszami, którzy siedzą na emigracji, którzy chcieliby się dołączyć, jakoś tutaj wspomóc inicjatywę, no to tak właściwie, no i wynajem sali, i ewentualne jakieś tam znalezienie miejsca, czy w jakimś tanim hostelu, czy na polu namiotowym, czy nawet jakieś tam dołożenie się ludziom do transportu, czy całościowe w ogóle sfinansowanie transportu. No, wszystko zależy od tego, no, ile byłoby chętnych do tego, żeby przyjechać, ilu byłoby chętnych do tego, żeby płacić. No, w każdym razie, no, liczę, że ta inicjatywa spotka się tutaj z aprobatą, z zainteresowaniem. No, jeśli jesteście zainteresowani, no to czekam, no, czekam na propozycję co do daty właśnie. No, niech to będzie data wystarczająco odległa, żeby nikt nie miał tutaj wymówki, że ma już coś zaplanowane. No i oczywiście, no, jakby to miało wyglądać. No, w każdym razie, no, niech przynajmniej, no, jeśli mielibyśmy się tylko spotkać i pogadać i poznać, no to przynajmniej niech ten program minimum, który zrealizujemy, to niech to przynajmniej będą jakieś nagrane filmiki właśnie, no, tutaj z przekazem teoretycznym, bo to wiadomo, że no, tego typu dyskusje mogą być bardzo ciekawe. No, już sam fakt, że człowiek, który no, jakoś tam ma zaplanowany referat, to jest on znacznie lepiej przygotowany. No, to, co ja tutaj mówię do kamery, jest to całkowicie improwizowane. Tak, to można się przygotować. Ludzie też mogą jakby no, zabrać głos, więc tutaj może być dyskusja i dyskusja właściwie no, nie ma żadnych ograniczeń. No, tak jak zawsze na tych konferencjach, gdzie tam jest gdzieś centrum Warszawy, gdzie jest droga sala, że spotkanie musi się skończyć po 2 czy 3 godzinach, nie ma czasu, więc jest takie poganianie, człowiek nawet nie może się wypowiedzieć. My tam towarzysze się zbieramy po to, żeby tam gadać cały dzień lub nawet 2 dni, więc jak ktoś ma coś do powiedzenia, to można niech gada, niech gada, będziemy kręcić. W każdym razie, no, wyjedziemy z tej konferencji, no, z materiałami, które później możemy na YouTubie wrzucać przez miesiąc, no. Więc niech to będzie ta korzyść. No, oczywiście chciałbym, żeby ten kongres no, doprowadził tutaj do jakichś, no, do jakiegoś scementowania, no, ale nic na siłę, no, oczywiście nie ma co ludziom narzucać. Więc tutaj czekam na odzew. Także, więc tak, towarzysze, dwie konferencje się szykują. Konferencja w Paryżu, albo w Paryżu, albo w departamencie Val-de-Marne, właśnie Solidarności z polskimi komunistami. Mam nadzieję, że ta konferencja, no, jeśli chodzi o mnie, to jestem przygotowany na nawet jutro. No, właściwie jest kamera, wiem co mówić, no, tylko sali potrzebuję. Tamci z kolei mają salę, ale troszkę to potrwa, zanim podejmą jakąś decyzję. No, jeśli miałoby się to. No, w każdym razie przekazuję tutaj taki apel, no, gdyby miało się okazać, że robimy dużą imprezę, nie tutaj właśnie koło mnie, ale robimy dużą imprezę w Paryżu, no to ja liczę na to, że ktoś z Polski tam przyjedzie, no bo to. No, ja jestem dwujęzyczny, mogę tłumaczyć z polskiego na francuski, może nie jakieś całe referaty, no ale na pewno jakieś tam świadectwo. No, możemy zrobić, towarzysze, z tego naprawdę dużą imprezę. No, w każdym razie nie odpuszczę,
Będę robił wszystko, żeby ta konferencja się tu odbyła. No jak z kolei no, ta konferencja się odbędzie, no to później będę tutaj mobilizował własne siły, żeby zorganizować ten Kongres Polskich Komunistów. Tylko oczywiście no, podstawowy warunek jest, musi być chętny, żeby z kimkolwiek gadać. No. Więc jeśli znajdzie się przynajmniej 10 chętnych, no to się spotkamy. Pozdrowienia, towarzysze.